Teraz robimy uszy. Zaczynamy standardowo od pętelki i dwóch oczek łańcuszka. W drugie oczko od szydełka robimy 4 półsłupki. 2, 3 i 4. Mamy 4 oczka. W drugim rządku robimy półsłupek i rozszerzenie. Czyli mamy 1, 2, 3, 4. Tu mamy pierwsze oczko. Robimy półsłupek i w następnym oczku rozszerzenie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. I jeszcze raz półsłupek i 2 półsłupki w jednym. I to jest nasz rządek numer 2, gdzie mamy 6 oczek. W rządku numer 3 robimy 2 półsłupki i rozszerzenie. Czyli zaczynamy. 1 półsłupek. 2. I teraz robimy rozszerzenie. I 2. I jeszcze raz tą samą sekwencję, czyli 2 półsłupki i rozszerzenie. 3, 4. Ok. To jest rządek numer 3, gdzie łącznie mamy 8 półsłupków. W kolejnym kroku robimy 3 półsłupki i rozszerzenie. I tą sekwencję powtarzamy 2 razy. Czyli 1, 2 i 3. W następnym oczku robimy 2 półsłupki. I jeszcze raz. 1, 2 i 3. I rozszerzenie. I tak mamy rządek numer 4. W piątym rządku robimy 4 półsłupki i rozszerzenie. Czyli zaczynamy. 1, 2, 3, 4. I w następnym oczku robimy rozszerzenie. I tą sekwencję jeszcze raz powtarzamy, czyli 4 półsłupki i 4 i w ostatnim 2 półsłupki w jednym oczku. I tak łącznie mamy 12 półsłupków w tym rządku. Następne 2 rządki będziemy robić po 12 półsłupków. Czyli 1, 2, 8, 9, 10, 11 i 12. I tak już rządków mamy 7. W rządku 8 będzie 1 półsłupek i zmniejszenie. I ta sekwencja będzie powtarzana 4 razy. Czyli półsłupek i zmniejszenie. Znowu półsłupek i znowu zmniejszenie. Półsłupek
zmniejszenie. I ostatnie, półsłupek i zmniejszenie. I zamykamy oczkiem ścisłym zamykającym, przeciągamy nitkę, odcinamy. I tak wygląda nasze ucho jednorożca. Robimy dwa takie same. Teraz przejdziemy do zrobienia rogu. Róg robię włóczką Yarn Art Jeans w kolorze takim żółtawym, złotym i szydełkiem numer 2. Zaczynamy od tak samo pętelki i dwóch oczek łańcuszka. I teraz robimy drugie oczko od szydełka, 4 półsłupki. 1, 2, 3 i 4. W rzędzie drugim robimy półsłupek i rozszerzenie 2 razy. Tak, żebyśmy mieli 6 oczek na końcu. Czyli zaczynamy, wbijamy się w pierwsze oczko i półsłupek. Słucham całości. Półsłupek, następne oczko. Robimy 2 półsłupki w jednym oczku. W kolejnym oczku półsłupek. I w następnym zwiększenie. I tak wygląda rządek numer 2. W rzędzie numer 3 będziemy robić 2 półsłupki i zwiększenie również dwukrotnie. Z tym wyjątkiem, że od tego rzędu w każdym kolejnym rzędzie wbijamy się tylko w tylne oczko, tylną pętelkę z naszego oczka. Czyli zaczynamy, wbijając się w tylną pętelkę, robimy 2 półsłupki i w następnym oczku zwiększenie. Znów 2 półsłupki. I 2 i zwiększenie. Następnym. Tak, mamy 8 półsłupków w tym rzędzie. To możemy sobie odciąć, żeby nam nie przeszkadzało. Rząd numer 4. Będą 3 półsłupki i zwiększenie. Powtarzamy to dwukrotnie, by na końcu otrzymać 10 półsłupków. I pamiętamy, że wbijamy się tylko w tylną pętelkę. Czyli ma 1, 2 i 3 półsłupki i w następnym półsłupku robimy zwiększenie. I znów 3 półsłupki, 1, 2, 3. I zwiększenie. I tak wygląda rządek numer 4. Widzimy tutaj już od tego, że się wbijamy w tylne pętelki, robią nam się tutaj takie jakby kreski. I ten róg będzie wyglądał troszkę inaczej niż rączka czy nóżka. W rzędzie numer 5 robimy 4 półsłupki i zwiększenie. Powtarzamy to dwukrotnie, by na końcu mieć 12 oczek. Czyli 1, 2, 3 i 4 i w następnym zwiększenie 5 i 6, znów 4 półsłupki,
2, 3 i 4 i zwiększenie w tym oczku. I tu mamy rządek numer 5, gdzie mamy 12 półsłupków. W następnym rzędzie będziemy powiększać trzykrotnie, tak by z 12 oczek otrzymaliby 15. Czyli zaczynamy od 3 półsłupków, 2, 3 i zwiększenie 4, 5. Znowu 3 półsłupki, 2, 3 i zwiększenie. I znów 3 półsłupki. 3 i zwiększenie. I tak mamy, tak wygląda rząd 6, gdzie na końcu mamy 15 półsłupków. Rzędy 7, 8, 9, 10, 11 i 12 robimy po 15 półsłupków w każdym. Czyli łącznie robimy 6 rzędów po 15 półsłupków i pamiętamy, że wbijamy się oczywiście w tą tylną pętelkę tylko. Dziesięć, 11, 12, 13, 14 i 15. I tak wygląda nasz ruch po zrobieniu 12 rzędów. Robimy oczko ścisłe, zamykamy, odcinamy, zostawiając troszkę dłuższą nitkę do przyszycia. I tak prezentuje nam się nasz ruch. Oczywiście wypełniamy go troszeczkę, ale nie za dużo, żeby się nie odkształcił. Jeszcze troszkę. I tak prezentuje się nasz ruch. A teraz przechodzimy do ogonka. W ogonku będziemy mieć loczki. Takie oto loczki. Tych loczków będziemy mieć 4 sztuki, jeśli chodzi o ogonek. Od czego zaczynamy? Od oczka, od pętelki i teraz robimy 20 oczek łańcuszka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mamy łańcuszek złożony z 20 oczek. I żeby zrobić loczek, musimy zrobić 2 oczka w każdym jednym oczku, czyli robimy 19 rozszerzeń. W każdym oczku, zaczynając od tego drugiego, robimy po 2 półsłupki w każdym. Tak, czy tu mieliśmy, przechodzimy do następnego, wbijamy się, robimy 2 półsłupki, kolejne oczko, znów 2 półsłupki i tak robimy do końca naszego łańcuszka. Tu już widzimy, że nam się loczek zaczyna skręcać.
Raz, dwa. I tak robimy. Dwa oczka w każdym. I tu mamy ostatnie, jeden i dwa i robimy oczko ścisłe, przeciągamy, odcinamy i powstał nam taki mały loczek i robimy cztery takie loczki na ogonek. Natomiast jeśli chodzi o loczki na grzywce, to robimy analogicznie jak robiliśmy przed chwilą ogonek, z tą różnicą, że robimy cztery sztuki dłuższych loczków, gdzie na początku zamiast 20 oczek łańcuszka mamy 30 oczek. I to będą nasze średnie loczki oraz długie loki, gdzie na początku zamiast 20 oczek łańcuszka będziemy mieć 40 oczek łańcuszka i robimy analogicznie jak w przypadku ogonka, wbijamy się w drugie oczko i robimy rozszerzenie w każde oczko. I tak powstaną nam 8 loczków na grzywkę i 4 loczki na ogonek. Po skończeniu wszystkich części zszywamy je razem. Główkę przeszywamy tutaj w ten sposób, tutaj w tym miejscu. Uszka możemy sobie spłaszczyć i doszyć tu. Róg na środku i loczki przyszywamy za uszami. W zależności jak sobie wybraliśmy długości, to przyszywamy tutaj, jak będziemy mieć uszy. Mniej więcej tutaj w tym rzędzie. Loki przyszywamy zaraz w kolejnych rzędach. Tak samo do ogonka przyszywamy nasze cztery loczki, te najkrótsze. I będziemy mieć taki kolorowy ogonek. Dziękuję bardzo za uwagę. Podobał Wam się filmik, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym filmiku.